jogurt naturalny? A to się chwali. Mama nie kupuje tych słodkich. Zawsze czyta opakowanie i mówi, im krótszy skład, tym lepszy. Kupne jogurty smakowe potrafią zawierać bardzo dużo cukru. Ale jogurt naturalny możesz jeść w większych ilościach. Polubią go twoje zęby i kości. No i zawiera wiele witamin i składników mineralnych. A wiesz, dlaczego dzieci rosną? Bo im szybko rosną kości od wapnia. Doskonale! Ponieważ wapń zawarty jest między innymi w produktach mlecznych. Ja lubię jogurt, a Kacper nie, więc dlatego rosnę szybciej od niego. No to już nie zupełnie prawda. Widzisz, po prostu chłopcy rosną trochę później. A Kacper? Też je produkty mleczne, tylko w innej postaci. Na przykład koktajl albo twarożek. Jestem głodny jak wilk. Muszę się najeść przed jutrzejszymi zawodami. Czy to aby na pewno dobry wybór? Pytajmy panią ekspertkę. Ser żółty to dobre źródło wapnia, ale zawiera też sporo tłuszczu i soli. Z tego względu powinniśmy jadać go z umiarem, a częściej sięgać po twarożki. To co ja mam jeść? Może koktajl? Zdecydowanie to dobry pomysł. Dzieciom zaleca się 3-4 porcje produktów mlecznych w postaci mleka, które można zastąpić jogurtem, kefirem, maślanką, mlekiem czy częściowo serem. Taka ilość produktów mlecznych realizuje dzienne zapotrzebowanie na wapń. Jedna porcja produktów mlecznych to jedna szklanka mleka, jogurtu, kefiru czy maślanki, 100 g sera twarogowego i 2 plasterki sera żółtego. Produkty mleczne można podawać w różnej formie, na przykład w postaci koktajlu, którego bazą może być mleko lub fermentowane produkty mleczne. Atutem tych produktów jest zawartość bakterii probiotycznych, które pozytywnie wpływają na mikroflorę jelitową i odporność dziecka. Co dzieje? Chyba stado słoni tu przebiegło. Koni, słoni i wilków. I zrobiły koktajl. A tobie też pamiętaliśmy, mamo. Zajrzyj do lodówki.